No heja, no w sumie jak to było ustalone, 200 łapek wbite, no to dzisiaj opowieść o, jakby to powiedzieć, skaleczonej nodze, legendzie z Kicaja, no i szalonym czwartku w sumie, jakby to tak ująć. I na początek mogę powiedzieć tak, dzisiaj wlazła ta październikowa, aktualizacja, weszło sporo zmian i w sumie 100 łapek w górę, jeśli lecimy z filmikiem na temat październikowej aktualizacji, a tym razem trzeba wyjąć pieniądze z depozytu. No, 450 pobierz. Kupuję coś, na czym mam zamiar zarobić. I powiedzmy, ten zarobek będzie na poziomie jakoś, nie wiem, 100 M. Myślę, że 22 esencji, no, za 500 M zejdzie, nie? Dzięki. No i tak w sumie na wstępie kupiłem sobie legendę za 450 M, 22 esencje. To się raczej zwróci i na pewno mam zamiar na tym zyskać. Czyli no z 550 M myślę, że zarobię. Dostanę 550, dałem 450, czyli z 100 M myślę, że dostanę zarobku. A już nie przedłużając, jak już mówiłem, 100 łapek w górę i lecimy z filmikiem na temat październikowej aktualizacji, a tymczasem no po prostu lecę dalej, nie? No jakże po tym krótkim wstępie, teraz jestem w sumie w drodze na seta. Jeszcze podczas powiedzmy tego cięcia przeszukałem kota i smoka. Niestety nie udało się znaleźć. I w sumie co mogę wam powiedzieć, no jak już pisałem, 200 łap w górę i będę, no i opowiem wam po prostu historię o, jakby to powiedzieć, zwariowanym czwartku. No bo ogólnie patrzcie, jak to u mnie wyglądało, nie? Miałem włączony po prostu, jakby to powiedzieć, dźwięk w telefonie, bo myślałem, że po prostu kit, powiedzmy, zryspi w nocy i kanowicze będą do mnie dzwonić, nie? Będą mnie budzić. No i w sumie miałem włączony budzik na 5 rano, żeby po prostu podłączyć telefon do ładowarki, bo miałem 20 bodajże procent. No i patrzcie na to. 5 rano. Dzwoni mi budzik. Dobra. I to był czwartek, dzień tygodnia. Wstaję, żeby podłączyć ten telefon, żeby mieć po prostu, powiedzmy, no naładowany, żeby po prostu był sprawny, nie? No to w sumie wziąłem go, już tam wyłączyłem ten budzik. No i mam go w ręce, tak wstaję. No i mój głupi brat, jakby to powiedzieć. Czekajcie. Tutaj wam jeszcze pokażę na zdjęciu. O. Jak macie hantlę, nie? No to macie tutaj ten, jakby to powiedzieć, kijek, żeby nałożyć te hantle, ciężarki, żeby można to złapać w dłoń. No i w sumie mój brat zostawił taką hantlę obok mojego łóżka. Od razu jak się po prostu wstaje, nie? No to jedną nogą po prostu normalnie wyszedłem, a drugą, powiedzmy, no tak przeciągnąłem, nie? To znaczy wstawałem, no i chciałem zrobić krok. Po prostu już, powiedzmy, byłem na nogach, jedną nogę miałem tam za hantlą, a po prostu, że nie wiedziałem, że ta hantla tam leży, no to po prostu zrobiłem tak, jakby powiedzieć, większy krok drugą nogą, nie? No i tą drugą nogą, po prostu prawą, wyrąbałem w ten, powiedzmy, kijek od hantli. No i niestety, jakby to powiedzieć, to mi się wbiło w nogę, nie? No, trochę taki unlucky. No i w sumie co? Ogarnąłem nogę, poszedłem dalej spać. No i na drugi dzień miałem informatykę. No i w sumie tak w czwartek miała być ta aktualizacja Kicaja. No i ona była. No i jeszcze mam dryady, w sumie za 2.30 to też pójdę. No i w sumie była ta aktualizacja Kicaja. No i tak patrzę na konfę. Piszą tam bodajże o 10.30 chyba, albo o 10 chyba 10, że padli na Kicu. No i oni się w sumie tak zbierali do 10.50, gdzie już wtedy wbiłem na ten telefon. No i tak patrzę, że piszą, że padli na tym kicu, że ten, że raczej będą to bić znowu tym samym składem. No i tam się trochę pospinałem, że nie po to obstawiałem, żeby teraz nie bić.
No i dostałem grupę. No i w sumie zaczęliśmy bić kica dopiero jak powiedzmy wbiłem do... No w sumie tak było. Jak wbiłem do tego po prostu gabinetu informatycznego. No i tam odpaliłem kompa. No i tak w sumie to wyglądało, że robiłem zadanie w C++, które po prostu dał nam nauczyciel. No i biłem tego kicaja, nie? No a w sumie najzabawniejsze jest to, że nie dość, że w ostatnim ciosie on szykował już żart trupików, gdzie mógł nas tam powiedzmy trochę wyjaśnić, to wyszło coś takiego, że robiąc te zadanie i bijąc kicę, ostatecznie jak kic miał tam 10%, no to wziąłem sobie to Margo już głównie, a nie... No ogólnie miałem podzielony monitor, na jednej części C++, a na drugim Margo. No i to w sumie wyglądało tak, że w sumie jak kic miał 10%, to powiększyłem okno z Margo. No i tak bijemy tego kica. No i ma tak mało procent i myślę, no mogłaby spać legendę. Dzisiaj dodali te dwie nowe. No kurde, przydałoby się, nie? No dobra, bijemy. Bum. No i spadła lega, ale zgadnijcie jak. Raz, dwa, trzy. No mieliście czas, żeby tam zgadywać, no ale już wam powiem. Spadła legendarna zbroja, którą złapał w sumie Bojar God, który już chyba wylotał w tym miesiącu z 4 legendy. Farciarz jak nie wiem co. No i złapał tą zbrojkę. No i w sumie jakby to powiedzieć, szkoda, że spadła zbroja, a nie inna legenda, bo no zbroi nawet nie mogłem łapać, a jak spadłyby powiedzmy bamby, pierek, czy tam chyba ten hełm, o ile, no chyba jestem pierek, ten hełm i pierek nowy, no to pierek jakby spadł, spoko, mógłbym łapać, bamby mogę łapać, hełmik mógłbym łapać, ale kurde, zbroja to była najgorsza legenda, jaka mogła aktualnie spaść. No i w sumie dalej może spaść ten, nie? No ale niestety tak to się stało, że spadła po prostu zbroja. No ale kurde, chociaż Klanowicz złapał. Kurde, tak patrzę, że... mówiłem, że szukałem młodego smoka w tej przerwie, nie? W cięciu. No i szukałem, ale niestety teraz. Szaput. Młody smok, skał umarłych. Ja to mam pecha. Przeszukałem Herosa, nie znalazłem, a szukałem go 3 razy w sumie w ciągu ostatniej godziny. Pech. No ale dobra, chociaż sobie ubiję tego smoka. Jakby spadły 2 pazurki, to bym nie narzekał, aczkolwiek no wiadomo jak to jest. No to co, ubiję dryady, bo już jest, no już się spóźnia. Ubiję dryady i wlecę na tego smoka. I w sumie co? Ta kwestia załatwiona. Ogólnie jakby wam to powiedzieć, bo ostatnio na YouTubie pojawił się filmik od jakiejś tam Marfu TV, cholera wie kto to jest, że gość sprzedaje po prostu boty do Margo. Nie wierzcie w to, bo dla mnie to jest po prostu takie coś jakby branie dzieci na hajs, nie? Wiadomo, że osoba logicznie myśląca tego nie kupi, bo będzie się liczyła z możliwością bana i tak dalej. No ale tu chodzi mi bardziej o tą młodszą publikę, no bo oni mogą powiedzmy uwierzyć w ten shit, no i to kupić, a to jest po prostu, jakby to powiedzieć, gówno na patyku. Dobra. Dobra, już pójdę tędy. No i to chodzi o to, że po prostu się nie opłaca tego kupować, bo nie dość, że jeżeli to działa, to trzeba się liczyć z możliwością bana. 2. Jeżeli to nie działa, to trzeba się liczyć z możliwością oszustwa. Po trzecie, jeżeli to działa lub nie działa, to jest po prostu możliwość, że jakby to ma na celu wyłudzić wasze powiedzmy dane do konta i tak dalej. No to tutaj też trzeba na to po prostu zwracać uwagę. Aha, wypadł lemusie. Dlatego no tutaj na pewno trzeba zwracać na to uwagę. Specjalist chyba pisał do mnie owałek. Ten chciał owałek zapytać, bo wątpię, żeby w innym celu do mnie miał powiedzmy jakiś ten, jakiś interes albo coś. No ale no nic, jeżeli chcę ten PW chyba mam odblokowany. No tak, mam odblokowane PW, więc jeżeli chcę, to niech pisze na PW. Nie będę typa do znajomych dodawał, szanujmy się. No i w sumie co? To też taka kwestia,
I teraz w sumie co, no zbieramy skład na smoka, jest nas 8 już w sumie. Erwaus jeszcze idzie, o ile nie ma grupy. Nie, Erwaus ma grupę. Czyli zaraz pewnie jeszcze mykolognie. Będzie nas 9. No i będzie jeszcze jedno dodatkowe miejsce dla jednej osoby. Ale kto wbije, no cholera wie, tak naprawdę. Jak na razie nie widzę chętnych. Oprócz Davisa. Myko pewnie zaralognie. A tak poza tym to nie widzę nikogo z levelem i online, żeby jeszcze wbił na tego smoka. Ale no samo to, już skład w sumie zbieramy. No i w sumie co, historię porąbanego czwartku wam wyjaśniłem. Co jeszcze? O tym powiedzmy jakimś tam typie powiedziałem, żeby się po prostu uważali, bo no tak naprawdę to mamy gdzieś, czy ktoś to kupi, czy nie, czy da się oszukać, czy będzie używał tego bota, czy ten bot działa. To jest po prostu nielegalna gra, za którą po prostu możecie dostać permy i zgaduję, że tym typem też Germory się zajmie, więc no. Ale to tak piszą na klanowym, że LOL jakiś specjalist wysłał zapa. Czyli zgaduję, że po prostu typ ma ten jakiś dodatek albo coś. Bo ogólnie istnieją takie dodatki, że jak się kliknie jakiś przycisk czy coś, to wysyła zaproszenie do znajomych całemu światu, nie? Więc no. A dobra, widzę, że myko nie wpadł. Masz celny. No dobra, lot taki no słaby. Pytanie, który on. Którą mix on weźmie. Na razie zaznaczę tak. Prawy mix, no właśnie, czyli on chce ten. Czyli robię tak. Dzienny już skończyłem. Tak, dzienny skończony. Tutaj za 11 minut mam seta. Złapałem zwójne skał umarłych, więc spoko. A tutaj logam już i idziemy poszukać opka. Bo w sumie dalej chcę tą pompkę. Dobra, tutaj tak, tak. Teraz ogólnie po tych zmianach ten unik to, no, mam go trochę mało, bo 30%. Jeszcze nie walczyłem ogólnie. Nie miałem po prostu możliwości, styczności, żeby zawalczyć PvP. Jedyna walka, jaką zawalczyłem tym tancem po zmianach umiejętności, to było z magiem 8-3. No to no, jakby to powiedzieć, nie było żadne wyzwanie. Ale jak widać mam 142 uniku i 32%. No to tak na starych ten starych umkach, na starym systemie uniku miałbym nadwyżkę uniku, a teraz mam 32. Więc, aha, jeszcze obniżam 52, co mi pokazuje, że obniżam 24. Ale tak naprawdę to nie jest tyle, tylko mniej, bo teraz zmieniony jest ten system. Czyli ciekawe, jak obniżam 52 uniku, to ile uniku obniżam. Bo zgaduję, że no sporo. Jakbym sobie obniżał, to ile mi zostaje? 90? No. 90 uniku by mi zostawało, nie? Czyli to jest sporo mniej, bo powiedzmy, odejmę sobie to. Mam 24 i jeszcze jeden przedmiot. Coś, co daje 8. 7. Czekajcie, dodaję 36, ale ja 50, nie? Czyli powiedzmy tak, jakby to było. A to 36 to 14, czyli tyle. Czyli miałbym 21% uniku na tancerzu. Więc no, to tak trochę słabo. No ale no nic. Tak już jest. Teraz podobno Paladin i Voice są na topie. Ale to jeszcze trzeba sprawdzić. Na pewno będę chciał jakieś rozdać umki na weekend, jakoś to ogarnąć, bo na przykład teraz na łowcy w truciźnie zmienili tą umkę, że można ten po krytyku tam osłabienie leczenia turowego i odporności na trutę. No to fajna umka, ale ogólnie łowca na uniku nie wiem, czy zyskał, czy stracił, też ciężko powiedzieć. O tym w sumie no. 100 łapek w górę i kolejny filmik o październikowej ten aktualizacji. Ale tam widziałem, że Kasa i chyba Gawan o tym nagrali jeszcze. Ale nie oglądam filmików z Margo, więc powiedzmy, że możliwe, że mam po prostu odmienne zdanie niż oni.
bo na przykład mi kilka zmian się nie podoba, kilka się podoba, nie? Ale no, to w następnym odcinku. A tymczasem chcę tego obka znaleźć. W ogóle ciekawie, ile ja mam bić obka. Koba już mam 1142. Dobra, Herosi. O, pentany paladyn 31. Czyli mało w sumie. No i tak chcę tylko jedno hero wylotać w sumie. O, idę. Idę. Mamy jeszcze obka na świecie Classic. Czyli też na plus. Ubijemy sobie obka na klasiku. To było chyba prawe zejście świątyni. Ale ja i tak idę tym teleportem, czyli teraz na prawo. A, Werex pisze, że to info z Ita, tego z Itan, jakiś gościu wysłał. Ale no już kij, sprawdzimy, nie? Może akurat będzie OPEC? Czyli to będzie na plus. Nie ma. No dobra. Nie ma bratego tego opka. Czyli albo fake info, albo ubili. A tymczasem wracamy na tanca 8-8 i lecimy za opkiem na Dreamie. No już myślałem, że fajnie tego kupiłem na klasiku jeszcze dodatkowo, ale no niestety nie udało się. Aha, dobra, już widzę. Werex wysłał teraz ten, a Dropesza pisze 30 minut temu, to info było widziane. No to albo fake, albo ubity. Jeżeli 30 minut temu, to możliwe, że ubity, nie? Ale jak to było, to no nie wiadomo. O, Dairon. O, już ma ten. Dobra, ja sobie z nim zawalczę zaraz. Dobra, pytanie, czy on ubił tego? Kurde, tam spamią na tym lotlogu. Pytanie, czy on ubił tego opka, czy szuka? Bo też nie wiadomo, czy on po prostu skończył na magazynie P2, czy już przeszukał całego, czy tam nawet ubił, nie? Ale no nic. Przeszukam jeszcze do końca i mam nadzieję, że opek będzie stał, nie? Dobra, tu nie mam. Nie ma. Lust, biłeś opka? Dobra, ogólnie to jeszcze ten. On pisze, że nie ma ostatniego ratunku dalej. A dobra, on szuka opka, czyli spoko. Git. Dobra, jak ktoś to daje, on zawoła. Niech on leci. Niech leci na kryptę w sumie. Zaraz będzie pierwsza walka z paladynem, tym tancem po zmianach to będzie w sumie ciekawe. Albo w sumie pójdziemy do rana. Żeby do trzech chociaż sobie zawalczyć. Dawaj później. Dobra, ogólnie ugadałem, a raczej napisałem, żeby bił do rana, jeżeli znajdziemy lub nie znajdziemy opka. I w sumie co? No pewnie wybije i w sumie to będzie pierwsza walka po zmianach z profesją, która no jednak musi we mnie trafić. Nie jest to mag, bo mag zawsze trafia, a paladyn to wiadomo, nie? Ma po prostu, no ten unik działa. I pytanie. Ciekawe, ile uniku obniżasz, zapytałem. I teraz się dowiemy. Nie chcę powiedzieć. Ale no, pewnie zaraz powie i w sumie zaraz się dowiemy, ile z tego mojego uniku mi zostaje.
No mów. Dużo. Czyli on ma duże obniżenie uniku. On tutaj już jest? Jest. No i nie chcę powiedzieć, powiedział, że zobaczy w walce. To zaraz idę mu wlać. Normalnie. Czyli nie ma. Dobra, to do ranka. Umki muszę pewnie zresetować, bo nie wiem, co się zmieniło. To Hela Pączek, nawet nie wiem, czemu ten NPC stoi w tym. Ale dobra, ja chcę oślepienie. Zobaczę sobie z tym 36. Jeszcze to 40%, tym mam 36. Dobra, no zobaczmy. Jeszcze to nie daje uniku, czyli niby tutaj to też nie daje uniku. Czyli niby podwójny ten, kurde, fizyk plus gierka byłoby ok. Dobra. Dobra, on jest ready, to bijemy. Jazda. Już mu dotyk siadł. Oślepienie. Nie jest aż tak źle w sumie jak na razie, jak tak patrzę. No bo z tego, co tam pisali na klanowym, że ło, takie zmiany. Ale ja tu nie mam żadnych problemów. Nie wiem, no ja tu na razie nie widzę żadnego dotyk mu siadł. A nie mam beny. Ile on jeszcze energii? 3, 3. Ja to mam mało. No ale no. Niby on nie ma ostatniego ratunku. Ale jak w miarę tak o dobre ma. No i obyło się bez problemów. Ile mu dotyk w ogóle leczy? To też jest 1000 HP. Czyli ile on miał? Tu ma 17. To mu ta truta mocno zbijała ten dotyk, czyli teraz no dotyk na pewno jest znerfiony, nie? Dobra, X. Mi też jadł dotyk, ale na pierwszym, ale to mi chociaż będzie leczyło te jego ataki. Dobra, rozpro. Truta na nim cały czas siedzi, teraz już padła, dobra. Nie no, ale myślałem, że będzie gorzej. Że będą jakieś po prostu większe problemy albo coś. Dobra, dotyk mu siadł. Bo niby to są problemy, ale no... Jeżeli mam być szczery, to spodziewałem się czegoś, powiedzmy... Większych problemów. Dobra, teraz niby mam problem. Ale no... Taki problem to nie problem. Nie wiem, który to już mu dotyk siadł, ale no wygrałem. Niby miałem ciężko, ale było 3 do 1 w dotykach i zrobiłem 3 uniki na 21 ciosów. To dobre 51, dobre 36%. A jak wezmę sobie tak i wtedy będę bez ostatniego? Jest 2-0, mu dotyk i mi dotyk. Mogliby poprawić te kurde, te znaki. Bo brzydko to wygląda. Co to mi siadło? CK, dobra. Oślepienie. Z tą energią bardzo źle stoję. Mi dotyk. Mu cebek. Dobra, zwykły. Nie no, z tameną jest mega problem. Dobra, mi kolejny dotyk. No i teraz nie mam na ten. Ale dobra, on nie ma N, ale już... Czum. Nie no, myślałem, że będzie gorzej, serio. Ale źle nie jest. To na pewno.
jeszcze jakby tak porównać sobie zbrojki, to tutaj zyskuje HP, FO. Czyli nawet niby zbroję z kostka mógłbym nosić. A jakbym ubrał tak, tak. Rzutem, tutaj mam gierkę. Chwila. To. To. Nie, to trochę się mocno zmienia, ale... Zeno. A, nie. Dobra. Jeszcze pecha. Taka walka. Nie no. Dostanę mocno raczej na sukę. Bardzo, powiedzmy, na wgląd nie na EQ, lecz na statystyki, no bo te statystyki to mega shit. Dobra. Ups. Dobra. Podstępne. Rozpro, zwykły. Aha, ja ORki nie mam, nie? Dobra. To muszę dać rozpro. I teraz skończę. Nie no. Miałem tutaj mega słabe staty. Patrząc na to. Dobra, tutaj nie wiem jaki miałem EQ nawet. Wezmę ten. Tutaj 170, tak. Tutaj energię, a to daje mniej energii. Ja też robi różnicę. Jakbym zrobił tak. Znowuż nie mam energii, ale dobra. Zobaczę sobie jeszcze w tym eku. Bo zawsze testować sobie można, nie? Na tym w sumie się opiera w sumie PvP, bo bez testów, no... ciężko coś zdziałać. Teraz... Tak... Tak... Bo teraz w sumie mam bardziej pod dotyk, nie? On i tak bije od zimna, czyli no tutaj nie będzie problemu raczej. Kolejny dotyk. Tak jak w sumie też ten daje radę. Ale no tak czy siak na razie powiedzmy na Dreamie. Niby wcześniej miałem łatwiejsze walki. Ale i tak no nie jest tak źle jak słyszałem, nie? Że tancerz to teraz no i taki ten. Ale to w sumie jeszcze muszę wytestować, bo to dopiero pierwszy przeciwnik, z którym walczyłem tancem. No ale no, co już bywa. Może jeszcze uda mi się nagrać jakiś miks z PvP na nowych umkach albo coś. Ale to zobaczymy. Jak na razie filmik w sumie trwa dłużej niż powiedzmy na to liczyłem, że... No po prostu liczyłem, że będzie 20 minut, że powiem wam co chciałem. Że poszukam opka i powiedzmy, jeżeli już, jak już zobaczyłem, że Dairon jest w grze, jak szukałem tego opka, no to liczyłem, że po prostu zawalczę z nim do trzech i tyle. Na tych walk trochę, no powiedzmy, to się przedłużyło, ale no tak czy siak, pamiętajcie, że 100 łapek w górę i nagrywam filmik o październikowej aktualizacji. No a jak na razie to by było na tyle. Do zobaczenia, elo.